to jest tak naprawdę kolejny test sprzętu, kolejne testowanie, czy wszystko działa. Bo ostatnio mikrofon nie działał, nie wiem dlaczego. Wtyczka wypadła, urwał się, popsuł, nie wiem. Teraz są strasznie kable poplątane, natomiast no jakoś daje się funkcjonować. Chciałem spróbować dzisiaj uruchomić, nie wiem, czy mi się uda z tej pozycji, bo kamera mi wszystko zasłania. Taką interesującą grę. Można powiedzieć, że to jest gameplay, tak? Tak to się chyba nazywa. No nie do końca jestem pewien, że to wyjdzie, bo testy wcześniejsze przeprowadzałem i dla mnie ta gra jest troszeczkę za trudna do obsługi, bo wymaga sprawnego operowania klawiaturą, mimo że mysz jest tam istotna. Ale jednak, żeby event, jakieś wydarzenia, żeby się coś tam działo, żeby coś zrobić, no to niestety trzeba przycisnąć odpowiedni klawisz. Odpowiedni kij, odpowiednią literkę. No to za chwileczkę pokażę, bo w tych predefiniowanych ustawieniach klawisze no są tak ustawione, że jest to dla mnie nie do przyjęcia w ogóle. I te ze względu na to, które to są klawisze, jak i na jak gdyby tok myślowy tego, kto tą grę opisał, ustawiał te ustawienia predefiniowane. No, jeszcze wsad to może być, bo to cztery klawisze takie w pobliżu siebie jak na joystick. Czynność rytm też ok. Przełączaj między chodem a biegiem caps lock, no też tak gdyby. Albo się biegnie, albo się idzie, ale lewy shift bieg to już nie bardzo. O, R, no to już zapamiętałem R. Nie wiem dlaczego widok z pierwszej, trzeciej osoby to jest R. Jakie to słowo, angielskie czy chińskie? Szósty zbyt spacja, no to mi tutaj się nie podoba, ponieważ ja bym wolał, żeby czynność to była spacja, a szósty zły zmysł to ewentualnie return. Poprzedni przedmiot, następny przedmiot, no bo to jestem w stanie zapamiętać. Ekwipunek, no to jednak jak gdyby tu powinno być E, jako że to jest jak widać polskojęzyczna gra, więc w związku z tym tu powinno być E, tutaj powinno być R, ewentualnie R. Ta ER, najlepiej było R rozmowy, tu D, dokumenty, tu znak zapytania jako dedukcję, a tu M jako mapy. Ale ponieważ wiem, że jeżeli się definiuje własne ustawienia, to najczęściej jest tak, że one potem nie działają z jakichś powodów, ktoś tam popełnił błąd i jakieś tam nie uwzględnia jakieś ustawień predefiniowanych, tylko zawsze bierze coś tam skompilował i zawsze jest to jakaś literka taka, która ma być jako domyślna, już się tej zmiany domyślności nie uwzględnia w programie, w związku z tym niech będą te predefiniowane ustawienia, może by się je udało zapamiętać. Tak naprawdę to gra jest na tyle, że tak powiem, łatwo wywołać reakcję klawisza, więc w związku z tym. No i teraz tak.
No, powiedzmy, możemy zrobić, żeby to była A opcja jeszcze. Spróbujmy opcji. No, tutaj całe szczęście już nie ruszać rozdzielczości, bo jak się ustawić rozdzielczość taką, której komputer nie wydoli, to gra przestaje działać i jest trudno przywrócić z powrotem taką rozdzielczość, w której się jeszcze uruchomi. Jakoś kolorów 32 bity, niech sobie zostanie, tam można. Albo 16, albo 32, niech będzie 32, bo wydala szybkościowo. Synchronizacja pionowa, no nie ma jej, ale jakoś nie widziałem, żeby to cokolwiek mi to przeszkadzało. Nie miga mi nic, nie odpowiednio, więc w związku z tym niech będzie tak, jak jest. Wygładzanie krawędzi brak, no gładkie są i tak, więc w związku z tym po co jeszcze wygładzać filtry antidopowe, brak. Co tam jeszcze może być? 4 razy 8. Niech będzie brak, bo tam nie widziałem, żeby były jakieś potrzeby tego trybu. Pełne krawędzi nie, bo nie lubię. Nie lubię, lubię mieć w drugim okienku coś innego. Jasność też jest odpowiednio. Ustawienie grafiki domyślne. Tak, niech będą domyślne. Jakość grafiki. Jakość tekstur. Standardowa jakość odwzorowań też. Jakość wyświetlania mody też. To takie dla programistów raczej, ale jakość wyświetlania wody jest bardzo dobra, ta normalna jest bardzo dobra, więc w związku z tym nie ma sensu nic przestawiać. Odbicia w wodzie, cienie, głębia, wszystko ok. Poświata, ustawienie dźwięku, głośność główna, no taka jak teraz, więc w związku z tym może być. Głośność mowy, no udało mi się usłyszeć raz ją, ale też jest to nie do regulowania, nie potrzeba tego regulować głośnej muzyki, no. Komuś przeszkadza ta muzyka, to może ściszyć, ale mnie nie przeszkadza. Głośność efektów dobra jest, głośność dźwięków tła też jest ok. Nie interesujemy się dźwiękiem, bo wszystko działa ok. Preferencje, no i tutaj właśnie takie rzeczy, że lepiej nie robić. Napisy, no to jeszcze wyłożę, ale nie potrzeba mi napisów, bo język teleskopu tu jest polski, mógłby być jeszcze jakiś. Nie, tylko polski. Język głosu w postaci jest angielski. No i inny być nie może, bo to gra do nauki języka angielskiego tak naprawdę. Jak wszystkie rzeczy w oczywistości, w otaczającej rzeczywistości, co jak gdyby pierwsza rzecz, której się trzeba uczyć, chcąc korzystać ze świata komputerów, to jest angielski, więc w związku z tym English jest English i koniec. Czułość myszy jest ok. Odwrócenie kamery, no nie wiem po co, ale wskaźnik mi się podoba ten. Jest do wyboru, więc w związku z tym poziom trudności normalny, nie wiem czy są inne, są wysokie, jest jeszcze. Ale normalne to jest tak trudne, że ja już nic nie mogę zrobić, więc w związku z tym już nic więcej nie robimy. No i może teraz nową grę, bo żeby nie było, że coś się źle zaczęło. Tak, nowa gra. Że coś już ustawiłem. No, to jest właśnie tak, to się zaczyna.
What's this? W sumie to najbardziej byłbym zainteresowany, jak się robi tego rodzaju filmy animowane, które są te trailery, tak? Gdyby gra była taka jak trailer, to byłoby nieźle. Oj, tak to jest właśnie. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly? I have indeed, Watson, and believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course? In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. No i teraz tak pamiętam, to klawisz R przełącza na tryb taki, że o, widzę wszystko z głowy naprawdę i w związku z tym nie muszę oglądać pleców w postaci. No i bardzo pięknie to chodzi, jak w Sasie. Kiedyś pamiętam, było to w Sasie, takie wstawki były, a teraz użytkowo w grze. No nie wiem, czy to z tej grze coś będzie, ale jest. Ciekawe jest, jak się robi tego rodzaju świat, jak się go definiuje, bo to jest struktura danych tego świata. Trzeba wszystkie szczegóły zapamiętać do ostatniego szczegółu, znaczy szczegóły do szczegółów, no tak. Nic tutaj za dużo nie można zrobić, bo to jak gdyby jak kliknę, to idę w tym kierunku, w którym idę, a nie przeprowadzam akcję. No ale jakby ten return dać, to może będzie jakiś, może wezmę na przykład tą lupę,
niestety. Nie. A zobaczmy w tej gablocie, co jej tam coś zginęło. Możemy nawet do niej podejść. Możemy sobie tak dreptać. A co to było? Return był? Akcja, tak? Akcja tutaj nic nie działa, mimo że kiedyś mi działała. Zobaczmy, tutaj jeszcze w jednym miejscu działała mi akcja. Podejdziemy tam, gdzie mi działała ta akcja. Tutaj do tego okna na nim jest rysa i tam też jakaś akcja się uruchamiała w momencie, kiedy tu podchodziłem, ale to raz się uruchomiło i już drugi raz mi się nie udaje uruchomić akcji w tym miejscu. I to dlatego z tego powodu przypuszczam, że jakoś ta gra nie działa do końca, mimo że ma ogromny potencjał i nie wiem, czy coś robię źle, ale... Ta jakość tej wody w tym akwarium jest świetna. Jak widać, rybka pływa. Bardzo ładnie. Tutaj akcja też nic nie daje, więc w związku z tym nic nie mogę robić, nie będę robił, bo to już... No to może to nic nie daje, natomiast pokażę... Te klawisze, których nie jestem w stanie zapamiętać. Tam było I chyba. Uruchamiało właśnie takie dodatkowe menu, w którym jest... Mam tutaj w teczce zapałki i nóż. No mogę... Klikając mogę ich używać, tylko tyle, że nie mogę przeprowadzać akcji, bo nie wiem jakiej, w którym miejscu, ale to już jak gdyby jest do klikania i do szukania. Która, gdzie można, trzeba by obchodzić całe pomieszczenie z zapałkami, obchodzić całe pomieszczenie z nożem i zobaczyć, w których miejscach można użyć noża i można użyć zapałek. Tutaj z tego dolnego menu jeszcze jest opowieść, którą można poczytać. Tutaj oczywiście przesuwając tekst. Z tego menu na dole jeszcze można wybrać zapiski, jakieś swoje notatki można wpisać, nie wiem jak, czy klawiatura. Chyba klawiatura, ale klawiatura powinien być bruk jakiś, nie? Bo to myszą nie będziemy tutaj przecież mazać po tym papierze. Dalej, tutaj kotka nie idź, bo naprawdę nie. Nie, kotka nie idź. Psz, psz, psz. No, udało się tym sposobem, ale muszę zaraz skończyć, więc już tutaj z tego stołu też nic. Kotka zgłasza, że jestem już niedostępny. No. Idź, nie. Tutaj jeszcze żadnych osiągnięć nie mam. A... Idź, bo zaraz zburzysz kamerę, wszystko popsujesz.
zdenerwowany poszła. Jest tutaj jeszcze kamera, którą mogę filmować, tylko nie wiem co. Nie wiem jak długo. Ale powiedzmy, że damy escape. Jako, że chcemy zawalać dysku tylko. No, powrót do gry oczywiście. Escape wychodzi z gry, ale nie wiem jak się otrzymuje kamerę. No i znowu R. Powrót do widoku pierwszej postaci. R. Jest. Widzę to, co widziałem. W związku z tym cień nie dzieje. Można obejść wszystkie kąty. Nigdy żadnej rzeczy nie daje się podnieść. Nie udaje mi się, no oczywiście może dlatego, że ja nie potrafię tylko rękami zrobić, ale czy klawiszami stukając wtedy, kiedy trzeba. Odpowiednimi, chociaż nie, bo tam nie było akcji tym returnem, tak, tą akcją tylko. Tam parę rzeczy na podłodze jest jeszcze. O, jest tutaj, udało mi się zapamiętać, to jest to AWSD, tak? Cztery klawisze, lewo, prawo, do przodu, do tyłu. Kotka nie. Odejdź, kotka nie. No i na tym kończymy ten wstępny rekonesans, ponieważ jak mi się coś uda znaleźć, to może dogram.